Ten materiał można w sumie nazwać polskim piekłem, albo w sumie europejskim piekłem. Witam was bardzo serdecznie. Dokładnie tak, Noxum Vexillium. I tym razem nie zagramy jednoprowincjonalnym państwem. Tak swoją drogą, to błagam, przestańcie z tymi memami strzeszelami, bo to czysty cringe. Ale zobaczymy, czy naród polski poradzi sobie po prostu i zdominuje całą Europę. Bijamy oczywiście na Polskę, rozwalamy frakcje, rozwalamy Unię Europejską, rozwalamy gwarancje, estate'y, wyłączymy bomby nuklearne, żeby nie były przewagą, bo my oczywiście na Polsce nie mamy. To jest najważniejsze ustawienie, Chaotic Caprius Wars. To jest najmocniejsza rzecz, którą tutaj uruchomimy. Żeby się utrzymać, mamy tylko 22 dywizje. Oj, no powiem wam tak szczerze, że to jest chyba pierwszy raz, gdy nie jestem pewny, czy damy radę tutaj cokolwiek zrobić, nie? Na razie będziemy czekać, moi drodzy, co się tutaj stanie. I na razie, moi drodzy, będziemy czekać, aż dostaniemy po prostu klejmy na jakieś ziemie, żebyśmy mogli unicestwiać Wargola. Jeżeli chcielibyście więcej hoja na kanale, to standardowo możecie zostawić lajka. Na NFC 3% taniej. A jakby ktoś się zastanawiał, czemu... O, już się zaczyna. Jakby ktoś się zastanawiał, czemu mam taki głos, no to powiem tak. Postanowiłem sobie, moi drodzy, usiąść i nagrać troszeczkę materiałów z hoja, żeby było na kanale, bo muszę sobie zrobić urlop. Bardzo źle się czuję, naprawdę cholernie źle się czuję. No i mam nadzieję, że po prostu po urlopiku małym mi przejdzie. A wolę to zrobić teraz, niż jakbym później miał w pełnym bólu nagrywać i tak dalej. Chyba to rozumiecie, co? Ty, a wiecie co? Żeby usatysfakcjonować moich wszystkich widzów, którzy kochają Korwina, pójdziemy w libertarianizm. Niech będzie, tak po prostu YOLO. Wybierzemy sobie Korwinka. O, mogę sobie wybrać Warmonging Ideas i to daje minus 40. Can always justify war goals. Ej, to jest spoko. Lecimy dalej w drzewku. Demokratyjskie, Boże, przepraszam was, wybaczcie widzowie. Demokratyczne rzeczy. Kurde, napięcie rośnie do góry. Indie mają wojny, a ja jeszcze nic w Polsce. Siedzę i czekam, moi drodzy, ale już powoli się zbliżamy do uzasadnienia jakiegoś celu. Już coraz mniej dni nam zostało. Ty, w sumie, spróbujmy wciągnąć Czechów do siebie. Kurde, tutaj każdy z każdym walczy. Nawet Holandia z Belgią się bije. Każdy na każdego ma cel, nie? Ja po prostu jako Polska jestem chyba odrzucony po prostu i osamotniony. I sam muszę uzasadniać cel, tak? Na Czechy. No nie za fajnie. Dobra, tutaj się udało co nieco zrobić. Zrobiliśmy wszystkie cele. Teraz możemy iść z powrotem robić przemysł. Ty, no i jeszcze Corvinus Maximus nie zasiada na tronie. A, bo my musimy czekać teraz na elekcje. Dobra, a kiedy one będą? 2001. No już niedługo w sumie, bo we wrześniu. No i właśnie dlatego postanowiłem grać ze State Transfer Toolem. Właśnie dlatego, żeby nie było takich konferencji pokojowych w przyszłości. Żebym mógł to naprawiać, bo dosłownie jak to widzę, to mi aż oczy płoną. Czajcie, UK miało wojnę z Hiszpanią i zostawiło Josefa Zampidaro, czy jakkolwiek się ten NOP nazywa, w spokoju. I zaanektowali sobie połowę Hiszpanii. No pięknie. To jest niemożliwe. Luksemburg dołączył do Unii Europejskiej z Niemcami i wbija się w plecy Belgom. Bo inaczej Holandia by upadła. Śmiechu warte. Nie no, nie wierzę w to. Boże, co oni tu robią? Wszyscy się prują na świecie, a my sobie czekamy. O mój Boże, akurat gdy będę miał cel, Ukraina mobilizuje się na wojnę z nami. Boże, kochany, no musimy to wytrzymać. Nie pozwolę Ukrainie odebrać Wielkiej Polski. Dobra, mam nadzieję, że jak chcą, to możemy z nimi zawalczyć. Mimo tego, że Ukraina mobilizuje się na wojnę i prawdopodobnie będzie miała na nas problem, my mamy problem do Czechów. Powiem tak, to będzie trzeba szybko rozwiązać ten problem, bo inaczej Ukraina nas po prostu zniszczy. Szybko, Praga, tutaj, dawaj! Korwin musi zawalczyć, o mój Boże! Sadgę, widzowie. Polska kapituluje od Ukrainy. Ty, ale mamy Czechy dla siebie. Ty, czy to będzie comeback? Panowie, na pozycję. Czemu powiedziałem na policję? Ty, nie upadniemy! Poznań drugą stolicą Polski! Nie upadniemy, moi drodzy. Poznań drugą stolicą Polski. Jeszcze się będziemy trzymać. Ty, a gdyby zrobić coś takiego? Ty, tak z czystej ciekawości. Spróbuj go okrążyć. Boże, potrzebuję więcej ropy. United States of America. Please give me more ropa. I'm begging you. I'm błagaju. Mamy 5000 broni. Piechota ta szara piechota. I w pierwszym szeregu podąża na bój. Polska bohaterska piechota. Kurde, poczekajcie, bo jestem zbyt mocnym strategiem. Ja widzę tutaj zbyt duże otwarcie, moi drodzy. I to jest otwarcie parasola. Wiecie w czym i wiecie w kim i wiecie jak, nie? O Boże. Ty, to jednak Ukraińcy chyba we mnie parasol otworzyli. Dobra, top. Dodatkowe 10 dywizji na front, moi drodzy, leci od razu. Mamy to! Janusz na tronie Polski, moi drodzy. Przejął tron, gdy inni uciekli i pobali się wojny z Ukrainą, moi drodzy. Janusz uratuje ten naród od upadku całkowitego. Takie mam przynajmniej nadzieję. Dobra, tutaj się przebiliśmy jedną prowincję. Musimy odzyskać Warszawę. Widzowie, no musimy to zrobić. Warszawa musi być nasza.
Dobra, tutaj jedna dywizja ukraińska. Poczekajcie, jakby ona została... Tak, jedna dywizja ukraińska została okrążona, moi drodzy, idzie do piachu. I już pierwsza przewaga na froncie polskim zdobyta, moi drodzy. Już pierwsza przewaga zdobyta na froncie. Tak to jest, nie inaczej, widzowie. Ajajajajaj. Dobra, jesteśmy bardzo blisko okrążenia, nie? Bardzo bliziutko. Czy Warszawa zostanie odbita z rąk Ukraińców, moi drodzy? Tak, mamy to! Odbijamy Warszawę! W Płocku dywizje ukraińskie powinny zostać teraz zniszczone. Tak jest! Wracamy do gry, moi drodzy! Wracamy do gry! Ukraińcy zostawiają nam puste prowincje, oni chyba wiedzą, że jesteśmy szefami. Kraków pusty! Pani Majesz? Czas odbić Kraków. Boże, cztery... 5 dywizji okrążonych. Dziękuję, dobranoc. 5 dywizji właśnie idzie do piachu. Do widzenia, moi drodzy. Zwycięstwo. Widzowie, ja naprawdę nieironicznie nie wiedziałem, że największym naszym problemem w tej wojnie będą Ukraińcy, nie? Naprawdę, ja obstawiałem Unię Europejską, która nas rozwali. Tak szczerze. A że tutaj taka zadyma z Ukrainą, to się nie spodziewałem. Ty, a jakbyśmy zrobili, moi drodzy, force attack i puścili plan, czy będę w stanie rozbić całą Ukrainę praktycznie? Czekaj, jakbyś przyjechał tu... Ty, jakbyś ich okrążył w Białorusi... Poczekaj... Ty, to jest całkiem możliwe, żeby on zrobił wielkie białoruskie okrążenie tutaj. Boże, ruszaj, modern tanku! Chłopie, ruszaj! Jesteś tu mega potrzebny, nie? Ty, ruszamy! Dobra, nasze wojska zmotoryzowane. Dzień dobry! Dzień dobry, Ukraina coraz mniej zaopatrzenia z tego, co widzę. Nie no, jak to wyjdzie, to będzie śmiechawa, nie? Ja pierdzielę, tutaj mamy dywizje okrążone, świetnie. Ty, wygląda na to, że my wygrywamy wojnę z Ukrainą. Ty, ja tu się szukowałem na jakiś rychły upadek, a z tego co widzę, to tutaj chyba będzie ogromne zwycięstwo. Patrzcie, Ukraina zjedzona, na razie nikt na mnie nie ma celu. Ty, uda nam się to. My całą praktycznie ukraińską armię okrążymy tutaj na południu. Ty, rzeczywiście, udało nam się to zwyciężyć. Boże, ja z takiego gówna wyciągnęliśmy Polskę, że to jest niewyobrażalne, moi drodzy. Świetnie, jeszcze jedna prowincja, Boże, błagam cię, Andrzej. Świetnie, mamy to. No nie mów. Mamy to. Moi drodzy, cała Ukraina okrążona, nie? Caluśka. Boże, cała ukraińska armia została zniszczona, a my już wjeżdżamy do Kijowa. Tu została jedna jednostka ukraińskiej piechoty. Boże, łatwizna. Mamy to, moi drodzy, łatwizna. Nawet się nie spociłem przy tym zagraniu. Nawet się nie spociłem. Jezus, moi drodzy, tu się tyle dzieje na świecie, że ja nie jestem w stanie tego opisać. Francja walczy, Niemcy walczą. Znaczy Niemcy może nie, Turcy walczą w ogóle tutaj z jakimś irackim sojuszem, nie? Tutaj Iran walczy z Indiami, Indie walczą jeszcze z Chinami. Japonia jest we frakcji z Indiami. Co tu się dzieje? Stany Zjednoczone to w ogóle jolo jakieś całkowite. Każdy każdego pruje, nie? Każdy z każdym się... No naprawdę, no ciekawa sytuacja. Już został dosłownie kawalątek Ukrainy do zajęcia, nie? Dosłownie kawalątek. Mamy Donieck i będzie koniec. Boże, wejdźcie tam, na co wy czekacie? Jezus, ja nie mam nic, ropy, niczego nie mam dosłownie. I ja nie wiem, jakby wojnę będziemy prowadzić. Nie mam zielonego pojęcia, nie? Świetnie, Ukraina wraca tam, gdzie powinna być, oczywiście bez żadnych podtekstów tutaj, żeby nie było, pod polski zarząd. Chwała wielkiej Polsce. Widzicie, panowie? Turcja uprawia prawdziwy endzik, nie? Wojna z Wielką Serbią, wojna z Irakiem, Syrią. Ja nie wiem, jak Turcy sobie poradzą. A my uzasadniamy teraz, moi drodzy, cel na Białoruś. Oczywiście rekrutujemy masę piechoty naszej, potężnej. 10 rozpiętości oczywiście, bez najlepsza. Powiem wam szczerze, że ja tak sobie właśnie siedzę, uzasadniłem sobie cel na Białoruś. Mam nadzieję, że mnie to nie wciągnie do wojny z ruskimi. Moje czołgi powinny rozjechać wszystko dookoła. Robimy teraz cel na Słowację. Na razie nikt mnie nie chce bić dookoła. Wiecie, o co chodzi? Na razie nikt mnie nie chce bić. Po prostu sobie wchodzimy i tyle. Nie wiem, zobaczymy, jak długo to będzie trwało, bo w pewnym sensie wydaje mi się, że sowiecki dyktator... że Putin się odezwie. Wiecie co, czuję się troszeczkę tutaj, że tak powiem, osamotniony, bo nikt mi nie wypowiada wojny, ja z nikim nie walczę i tak dalej. Rosja walczy z Litwą. I zastanawiam się, co wy o tym sądzicie, żeby losowo wybrać, na ruletce powiedzmy, byle jakie państwo z Afryki i spróbować zagrać na tym Caprius Warsie albo na Battle Royale'u. Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Zagralibyśmy po prostu jakimś malutkim państwem, które ma dywizję. Zagralibyśmy Battle Royale, nie wiem, może takim Czadem albo Angolą. Albo Etiopią. I zobaczymy, czy uda nam się dojść na przykład do Warszawy na Battle Royale. Co o tym sądzicie? Nie wiem, dajcie znać w komentarzach. Jak chcecie taki odcinek, to możecie lajka zostawić. Będę widział dużo lajków. O, chcą, nie? Boże, poczekajcie. Mam wojnę ze Słowacją, nie?
Jezus, co się podziało przed chwilą. Wjedź w Słowację jak w masło, bo to dużo tutaj nie potrzeba, nie? Chłopie, zobacz, Rosja jest we frakcji w Afrykańskiej Federacji, która ma wojnę z Chinami. Chiny będą biły Rosję. Ja pierdzielę, Stany Zjednoczone są we frakcji Unia Francuska i mają wojnę z Algierią i z Marokiem. Boże, kochany, tu się dzieje tyle rzeczy, a ja w niczym nie mogę uczestniczyć, nie? Dobra, Słowacja pokonana, super. To teraz, proszę pana, Węgry, jako nasi bracia, trzeba ich wyzwolić. Korwin wprowadzi im niskie podatki. Nie, ja w to nie wierzę. Wiecie, że Turcja wygrała ten pojedynek? Jasny gwin. Turcy totalnie rozwalili swoich przeciwników, nie? Nie wierzę w to, ale się udało. I z tego, co widzę, to ładnie tutaj się pobawili. Jakieś marionetki? O Jezu, co tu się podziało? No i tak, na początku Turcji pomogła Georgia i teraz zostaje zdradzona przez Turcję. Dobra, wiecie co? To jest bez sensu. Węgrów trzeba zniszczyć, ja wypowiadam jakąś nową wojnę. Ruszamy na Niemcy. Tylko Niemcy mi dadzą taki przemysł i tego typu rzeczy, że będę w stanie ich zniszczyć. No chyba, że klikną With Britain. O, już po Węgrach. I cały czas rekrutuję moje dywizje, moi drodzy, wiecie? 10 rozpiętości dywizje. Spam robimy taki, że to się w pale nie mieści, nie? Wielkie starcie, moi drodzy, się rozpoczyna. Właśnie ruszam na wojnę z Niemcami. Zobaczmy, co Niemcy zrobią. Specjalnie zmieniłem template'y moich dywizji. Najbardziej beznadziejne, żeby było ich więcej i żeby AI myślało, wow, ale ten chłop ma dużo wojska. I ruszamy na Niemców. Czy to będzie dziecinne, proste pokonać Niemcy? Niemcy mają wojsko zmechanizowane, a my używamy taktyk z II wojny światowej. Nie wiem, czy konkretnie nam o to chodziło. Dobra. Ważne, że udało nam się zająć trochę terenu. Może Niemcy będą tak dobre, że aż się po prostu same z wrażenia wycofają jakimś cudem, nie? Zaraz zobaczymy zresztą. Jezus, ile tu wojen powstaje. Ja nie wiem, czy wy widzicie te powiadomienia, nie? Jezus, ale tutaj są luki we froncie niemieckim, nie? Ładnie. Tylko za duża zadyma się tutaj dzieje. Ja kompletnie czasami nie ogarniam, co tu się w ogóle, wiesz, wydarza, nie? Ale jeżeli moja piechota puszuje niemiecką w Rostoku, to wiedz, że coś jest nie tak, nie? Zobacz, chłopcze. Przybył Derry rozliczyć Niemców za II wojnę światową. No to pewnie po reklamach na tym filmie. Ty, Andrzej, przecież tutaj nie ma w ogóle wojska. Dobra, Andrzej, jedź. Po prostu jedź przed siebie. Ty, to działa, naprawdę. Dobra, teraz Niemców powinniśmy połamać bez żadnego problemu. Oczywiście tylko w grze internetowej i komputerowej. Bez żadnych podtekstów, tak? Ładnie. Do przodu, panowie. Ja pierdzielę, wy naprawdę okrążyliście większość armii niemieckiej? No i super. Do przodu, towarzysze. Ha, mówi na swoich żołnierzy, towarzysze, bo na konfę głosuję, a oni rozkazy z Moskwy dostają. Mam 9 lat, socjalizm działa. Dobra, jeszcze tylko Stuttgart i lecimy na południe, moi drodzy. Essen, Kuln i Aachen, jakkolwiek się to czyta. To były miejscowości, które pierwsze zbombardowały nasze łosie we wrześniu. Chwała wielkiej słowiańskiej Polsce. Nie no, żartuję, cringe'uwa trochę. Ty, ale autentycznie zobacz. Niemcy połamane, to no, zobacz. Fajnie, co? No i moi drodzy, show must go on, jak to się mówi. Rosja mobilizuje się na wojnę z nami. Śmiechu warte. Ruscy chcą poznać naszą moc, widzowie. No i się wspaniale zaczyna, moi drodzy Rosjanie. No, wiedziałem, że wezwą nawet swojego starego. Chińczycy zapraszają mnie do frakcji, a Chińczycy mają wojnę z połową świata, wiecie co? Wiecie co? To nie jest głupia pomysł. To nie jest głupi pomysł, to nie jest głupia pomysł. Boże, widzowie, zlinczujcie mnie, nie? Czas w końcu nauczyć się wysławiać po polsku. Ja pierdzielę. Ty, udaje nam się zwyciężyć, odbijamy tereny Litwy nawet. Panowie, wracać. Panowie, do domu, na front. Ty, co się dzieje z ruskimi? Ty, ruski ma na froncie od 29 do 124 dywizji, z tego co widzę w Intelu. Ja mam 93, ale z tego co widzę, to my po prostu wchodzimy jak do siebie do tej Rosji. Lol, czy wszystkie ruskie wojska są związane tutaj walką z Koreą? Jakby nam się udało skapitulować ruski, to my byśmy sojusz chiński uratowali. Nie no, kozacko, chłopcze. Nasze dywizje pancerne dojadą do Petersburga. Ty, jakby tutaj Chińczycy się wreszcie zaczęli odbijać. Boże, czemu Tajwan tu ma teren? I zajęlibyście Władywostok? Właśnie o to chodzi. Dawajcie, panowie. Spotykamy coraz więcej ruskich na froncie. Ty, ale nasze 10-rozpiętościowe dywizje dobrze sobie radzą całkiem. O Boże, Turcja do Francji dołączyła. Smutno. Ty, mamy jakieś samoloty w ogóle. Ty, dołączcie do niego. Jesteśmy przed Moskwą. Ty, w ogóle czemu moje dywizje pancerne nie jadą dalej? Wy możecie rozrywać. Jasny gwint, rozrywajcie ich na pół dosłownie. Na co ty czekasz? Nie, to się w pale nie mieści, widzowie, nie? Ty, Stalingrad nasz, Wołgograd nasz, wszystko nasze. Tu nawet zdobyliśmy prowincje. Te dywizje to nie chcą w ogóle wchodzić, co ciekawe. Przecież to są puste ruski, tu trzeba tylko wejść i to podbić. Boże, ja myślałem, że ja upadam. Ty, albo ja zgłupiałem. Dlaczego Indie są w sojuszu z Chinami? Boże, Indie są marionetką chińską. Okej. Okay. Dobra, nie mam więcej pytań. Po prostu, Jezus, co się dzieje? Czemu tyle wojen? Boże, jestem tak blisko. O,
jasny gwint, ale dostałem lorowy event w hoju. Gaz zabija over Western Steppe. Aha, jasny gwint, to mój generał dostał takiego traita, że on, gaz dostał pseudonim. Ty, ja myślałem, że to jest nawiązanie do Kingdom Come'a, nie? Że ja myślałem, że to jest nawiązanie do Kingdom Come'a, że Złota Orda po prostu atakowała gazami bojowymi. A to ja straciłem asa polarnego. Ja pierdzielę. Ty, naprawdę jestem tak szczerze zaskoczony postawą Rosji. Bo z tego, co widzę, to my ich po prostu rozjechaliśmy. Ja myślałem, że to będzie game over, a my praktycznie wysyłamy tylko jednostki, żeby szły do przodu i to jest, no, wszystko, nie? I coś mi się wydaje, że ta Rosja niedługo się przewróci, bo już ma 10 punktów jej tylko zostało, a zajęliśmy ich coraz więcej. Boże kochany, no nie mów mi, że żeby była konferencja, to ja muszę Gwineę skapitulować. Nie, to się nie dzieje. Właśnie dlatego nie gram na Modern Day'u. Jeszcze lag kompa, no ładnie. Ty, no i Rosja kapituluje, nie? Mamy zajętą całą Rosję z Chinami na spółę. I żeby była konferencja, to nawet UK nie musi kapitulować, chłopie, nie? Wiesz, o co chodzi? Wystarczy, że Gwinea by się wywróciła. Ja pierdzielę, no to jest śmiechu warte po prostu. Ty, może teraz Chińczycy ogarną i podbiją Tajwan, ale by było fajnie. Naprawdę. O mój Boże, teraz moje dywizje będą się cisnęły przez góry, tak? No musimy zniszczyć Iran, nie? Niestety, bo inaczej będzie lipa. Powiem tak, 2005 ta gra praktycznie ledwo chodzi, nie? Tak nieironicznie. Dymy, po prostu dymy. Turcja zdobyła z Iranem to, my tu walczymy, Gwinea jest naszym najcięższym przeciwnikiem. No, może USA tam wyląduje kiedyś, a my planujemy desant na UK. Używam po prostu wszystkich samolotów, które tylko mam na bombardowanie UK i English Channelu. Mam 16 łodzi, mam nadzieję, że wystarczą. Ty, co jest? Widzicie to? Ja nawet łodzi nie mam wystawionych, a moi chłopcy radarowcy już płyną. O mój Boże! Ty, moi chłopcy już lecą. Ty, czy mamy kontrolę? My mamy chyba morską kontrolę jakąś. Od Francuzów albo od marynarki Stanów Zjednoczonych, bo ja w to nie wierzę, no. Ty, lecimy. Andrzej. Zoba. Andrzej. Andrzej. Smatri, Andrzej. No nie mów. No nie mów, ty. Ile UK ma dywizji? Czystej ciekawości. Od 6 do 17. Boże, to moje czołgi się tutaj teraz przejadą po całym United Kingdom, nie? I wiecie, co jest najzabawniejsze? Jestem w 90% przekonany, że to ja będę musiał robić desant na Gwineę z Gdańska. No tego jeszcze nie było. Kałach robi polską desant na Gwineę z Gdańska. Koloryzowane, sprawdź jak. Wszystkie dzieci Modern Day'a teraz będą po prostu w Matrixie, nie? Chłopie, nie spotkałem tutaj ani jednej dywizji angielskiej. Ani jednej, jeszcze Francuzi tu wjechali. Dziękuję. Ty, żeby wywołać konferencję pokojową? Nie no, myślałem, że Gabon się świeci. Boże, aż się zapaliłem przed tym komputerem, nie? Naprawdę musi skapitulować Gwinea. Tutaj już moje dywizje niestety nie chcą wykonać desantu. I no niestety muszę się podzielić i postarać tymi moimi oczywiście okrętami. Boże, ja tu nawet nie dopłynę. Ja tam nawet nie dopłynę. Moje okręty nawet nie mają zasięgu tam. No to lipa trochę. No, nie dopłyniemy. Do Cap Verde i Gulf of Guinea nasze czołgi niestety nie dopłyną. Boże, jest. Wystawiłem im powietrze tutaj. Bohaterskie chińskie jednostki wbijają do Taipei. Błagam, dojedźcie tam. Błagam, dojedźcie do Taipei. Zajmijcie Taipei. Proszę was na kolanach. Chiny, Korea, wszystko. Zajmijcie Taipei. Błagam was. Jest. Mamy Tajwan, Boże. A powiem wam, smutno się trochę robi, bo tutaj jak widzicie, Chiny wypowiedziały wojnę Kazachstanowi, wiecie o co chodzi, tego typu sprawy. My tutaj, tak powiem wam, średnio sobie z tym radzimy, że tak powiem. Nasze dywizje i tak przerolują się praktycznie przez Kazachstan cały. Powiem wam tak, gra już ledwo chodzi, ja się tutaj nie mogę zdesantować. AI amerykańskie albo brazylijskie, nawet chyba nie mam co liczyć na nich, tak szczerze. No ale Kazachstan podbijemy i powiem wam serio, że Polska, my jako Polska sobie poradziliśmy w tym podejściu. I że udało nam się opanować ten chaos na świecie. Dajcie mi znać w komentarzach, moi drodzy, czy chcielibyście zobaczyć jeszcze taki odcinek, ale na przykład zaczynam państwem w Afryce. I robię totalny rozpierdziel i staram się po prostu zwyciężyć, przetrwać i dotrzeć, nie wiem, do Warszawy albo do Gdańska, o. Dziękuję wam bardzo wszystkim za uwagę. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, jeżeli chcecie więcej kontentu z Hoja na kanale. I do następnego odcinka, elo!